Na jakim etapie jest plan zagospodarowania przestrzennego Kazimierza Dolnego? 11 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował, że spłynęły już uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wciąż czekamy na uzgodnienia planu Wód Polskich, które przesłały nasz plan do Ministerstwa Infrastruktury. Konserwator wojewódzki miał zastrzeżenia i obecnie Urząd Miasta nanosi uwagi na plan. Nie wiemy, jakie zastrzeżenia miała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Burmistrz nie przedstawił żadnych szczegółów dotyczących uwag obu instytucji. Zapewnił jednak, że uwagi są mało istotne i Urząd Miasta szybko sobie z tym poradzi. Zasugerował, by o szczegóły dopytać poszczególne instytucje. Wykonałem zatem telefon do Wód Polskich. Jak się okazało, projekt nie zostanie uzgodniony, ponieważ gmina przesłała projekt na nieodpowiednich mapach, niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, oddział w Kazimierzu Dolnym, poinformował mnie, że Urząd Miasta wniósł zażalenie do uzgodnień. Czego konkretnie dotyczyły uwagi, tego nie wiemy. Oczywiście wysłałem zapytanie do urzędu i o przesłanie dokumentacji. Jak się okazało, kiedy trwało spotkanie, złożone było już zażalenie na postanowienie RDOŚ, o czym burmistrz nas nie poinformował. O rozwoju sytuacji będę Państwa informował na bieżąco.